Wielki projekt zakończony z sukcesem. Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej zostało zakończone. Projekt nie należał do najłatwiejszych. W systemie finansów publicznych powiaty zostały usytuowane bardzo, bardzo fatalnie. Nie są zasilane w wystarczający sposób, żeby realizować zadania publiczne. A tutaj proszę bardzo, powiat starogardzki zdecydował się na realizację przedsięwzięcia o wartości grubo ponad 70 milionów złotych z dofinansowaniem nieprzekraczającym 30 milionów złotych. Więc myślę, że ten wysiłek naprawdę trzeba docenić. To ogromna i istotna inwestycja, która podniosła poziom Kociewskiego Centrum Zdrowia do poziomu XXI wieku. To jest dla nas bardzo ważny projekt, to jest największa inwestycja w historii powiatu. Ona służy bezpieczeństwu zdrowotnemu obywateli, wszystkich kociewiaków i nie tylko, bo pewnie i przyjezdni będą korzystać. Poszliśmy naprawdę w XXI wiek, jeżeli chodzi o warunki leczenia, diagnostykę, kadra chętnie przychodzi do nas. Myślę, że to się przez dziesięciolecia przełoży na rozwój szpitala, na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Okres wykonania projektu przypadł na trudny czas. Realizacja nie tylko finansowo nie należała do najłatwiejszych. Dzisiaj to są same pozytywne emocje, bo podczas realizowania tego projektu mieliśmy mnóstwo kłopotów. Reiteradę generalnego wykonawcy na 4 miesiące przed oddaniem bloku operacyjnego. Mieliśmy wreszcie pandemię, w której musieliśmy dalej remontować szpital, a ten szpital był właściwie wyłączony z użytku i to wszystko nam udało się zrealizować. Efekty inwestycji już teraz doceniają pracownicy medyczni. Warunki pracy są inne już jak były do tej pory. Przede wszystkim jest duża przestrzeń i na salach operacyjnych i w obejściu. Już pomijając, że sprzęt, wszystko mamy nowe, a wiadomo, że na nowym to się pracuje absolutnie inaczej. Zaproponowaliśmy tu, żeby zrobić windę dodatkową tylko i wyłącznie na blok operacyjny. Sale mamy klimatyzowane, przejrzyste, jasne. Trzeba zaznaczyć, że Kociewskie Centrum Zdrowia Szpital Starogard Gdański to bardzo ważna jednostka medyczna dla całego Kociewia. Z analizy, które przeprowadzamy, wydaje nam się, że zaopatrujemy także sąsiednie powiaty, które wolą i lubią do nas przyjeżdżać, więc oceniamy, że pod naszą opieką zdrowotną jest około 200 tysięcy mieszkańców naszego i okolicznych powiatów. To im ma służyć to, co zostało teraz stworzone. W ramach inwestycji dokonano wielu istotnych zmian. Warunki opieki medycznej znacząco poprawiły się. W ramach tej inwestycji wybudowaliśmy blok operacyjny wraz z centralną sterylizatornią, nowy zakład diagnostyki obrazowej, ośrodek rehabilitacji, poradnie specjalistyczne oraz wyremontowaliśmy 5 oddziałów szpitalnych. Ogromnie cieszymy się, że projekt wbrew przeciwnościom udało się sfinalizować z sukcesem. Gratulujemy wszystkim zaangażowanym. Z pewnością pacjenci docenią zmiany. Polecamy również zobaczyć Pudełka Życia w powiecie starogardzkim oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.